zapytać z tej strony Bogdan, dany od Boga. Czy Chrystus jest Ojcem w niebie, bo Ojcze nasz, który jest w niebie, czy jest Chrystus jest Bogiem, to ten Chrystus, apostoł Paweł się nawrócił, ten prawdziwy, co Maria go urodziła, i czy on jest, czy zmartwychwstał, żyje, i o co on teraz robi, ten Chrystus, ten prawdziwy oczywiście. I chciałem takie pytania zadać, bo ja wiem, że jest jedne słońce, jeden Bóg jest, słuchaj Izraelu, Bóg Ojciec to jest jeden, ale trójców, nie ma trzech bogów, nie ma dwóch, Allahy, Buddy, jakieś tych Jehowych wymyślili i cały świat jest zakłamany, a przecież jest jeden Bóg, który jest normalny i co Bóg złączył, czyli rodzinę Bóg złączył, nie diabeł, diabeł to tylko może rozbijać rodziny, no ale diabła nie widać, Boga nie widać, to proszę mi odpowiedzieć na te pytania. Dlatego Chrystus ma prawo, Galacjan 6:2, bo kiedyś było prawo Mojżesza, Mojżesz przyniósł te prawo z dwie tablice na cherubie, tak? No, pisane palcem Bożym. I Dzieje Apostolskie 3:20-22, że proroka takiego jak ja wzbudzi wam Bóg. Czyli Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Czyli większym Mojżeszem jest Chrystus, jest prawo Chrystusowe, Galacjan 6:2 i Hebrajczyków 8, od 8 do 12, kto nie ma prawa wypisanego na sercu, tej miłości, co Chrystus ma, miał, ma i przychodzi w tej miłości dla tych, którzy miłują Chrystusa, bo On dał nam miłość. I po tej miłości mamy się poznać i połączyć w Jego miłości bez wojen fizycznych i psychicznych. Jest wielki uciek zakłamania. Wszystkie rządy już były, wszystko już wypróbowali, bo jest wolna wola. I ta władza, diabelska władza, która nie zna Boga, bo władcy nie poznali Boga, dlatego go uśmiercili. I dzisiaj ci władcy też, chociaż mówią o Bogu, ale Bogu nie służą, bo Faraon też Bogu nie służył. Utonął w Morzu Czerwonym. Także jak ktoś służy Bogu, no to jest nienawiści u wszystkich, ale za świadectwo prawdy i dobrych uczynków, tak? To jest chwała. Jak dobre uczynki robimy i nas nienawidzą. Ale jak ktoś robi złe uczynki, no to nie może Bogu służyć. Efezjan 2 rozdział od 1 do 10. I tu leci ta skała, właśnie rozbije całą władzę diabła, bo Chrystus daje służbę. Mamy sobie służyć tak, jak Chrystus służył i ten jest wielki. Nie ten wielki, co zasiada za stołem i rozkazuje, tylko ten, co usługuje. Także Tesaloniczan tu jest o powtórnym przyjściu. Czasy pory, wiemy, że przyszła wiosna, bo Bóg jest Bogiem czasu, a tym Bogiem jest Chrystus, Król. Ma żonę, Galacjan 4:26, to jest matka, Jeruzalem Górne jest naszą matką, czyli apostoł Paweł, ja jestem matką, bo jestem żoną Chrystusa, czyli oblubienicą. No i Chrystus zaprasza na wesele z prawdy Jego, bo mamy przykazania mieć w sercu. Adwentyści mają, tak, faryzeusze, sabaty, święte, Ellen White, lekcje, i są faryzejscy. I są w świecie, no po prostu. Świadki Jehowy tak samo są w świecie, jak faryzeusze. Katolicy mają tradycję. Poganie, czyli jako psy, na zewnątrz są psy, nie znający Boga. Poganie to są barbarzyńcy, którzy nie znają Boga, ale chrześcijanie to są ci, co mają pisma święte, czyli przeklęte, bo święte pisma są przeklęte, bo są zmieniane, wpisane tego Boga, z diabła wpisali, tego Pana, a Chrystus jest Królem Izraela i chodzi o prawdziwego Boga, żywego. Cała Biblia, Stary i Nowy Testament mówi o Chrystusie. Królestwo Boże jest tematem całej Biblii. I na zewnątrz są psy, czyli nie wejdą, jak są nieczyści dla prawdy, dla miłości, dla Chrystusa. 15 werset. Biblia Gdańska, Apokalipsa, czyli Objawienie. Na zewnątrz są psy, czarownice, wszetecznicy, zabójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo. Największym grzechem przeciwko prawdzie Chrystusa jest kłamstwo diabła, które uśmierca 8 miliardów ludzi. Kłamstwie strachu za głupie pieniądze, które wymyślili ludzie, ale Chrystus dopuścił, bo jest wolna wola. Nie może zabrać wolnej woli, bo jest Bogiem sprawiedliwym, który pokazał, jak służyć Ojcu, bo służył swemu Ojcu, ale teraz jest naszym Ojcem.
Bo Hebrajczyków 2:13. Chrystus ma dzieci, ale dzieci są później synami, mają rodziny, czyli ojcem prawdy jest Chrystus. Jakuba 1:18. Rodzi swoich synów z prawdy. Jako baranek jedyny do naśladowania. 1 Piotra 2 rozdział 21-28. Wszystkie grzechy nam odpuścił, zbawił świat, każdego człowieka, zakosztował śmierci za każdego. Nie ma upadowania śmierci bezbożnego. Nie bójcie się tych, co zabiją ciało. Bójcie się faryzeuszy, którzy kłamią. Jak szatan skłamał, uśmiercił Ewę i Adama. Czyli Jakuba, oczywiście będziemy królować na ziemi, do nieba, tylko sam Chrystus poszedł. Jana 3:13. Żaden człowiek do nieba nie może iść, bo my są ziemianiny na ziemi i Chrystus chce, żeby... A kto przestrzega przykazań Jego, Chrystusa, mieszka w Bogu, czyli w Chrystusie, a Bóg w nim. I po tym duchu prawdy, Jana 14:17-20, nie jesteśmy środkami, mam Ojca Chrystusa, to jest Ojciec Chrystus, to jest Bóg Ojciec, to jest Chrystus w niebie, nam dał, poznajemy, że w nas mieszka, czyli ma zamieszkać w nas, a nie, że mieszkania u Ojca w niebie. Także i Jakuba, miałem pokazać Jakuba 1:18. Jakuba 1:18. Kto jest zrodzony z prawdy, ale nie z wody, kranówki z rzeki, tylko z tej prawdy. Gdy 18, Jakuba 1:18. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, bo kłamstwo to śmierć diabła i ojciec kłamstwa jest diabeł. Jana 8:44. Abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzenia. Czyli Chrystus stworzy nowe niebo, nową ziemię. 2 Piotra 3:13, gdzie ziemia nie będzie spalona, tylko wasze głupie kłamstwa, wasze tradycje, obrzędy, nakazy, zakazy, wasze chore przepisy. Ziemia nie będzie spalona i będzie sprawiedliwość, bo sprawiedliwy będzie żył z wiary. Hebrajczyków 10:38. Nie będzie żył z religii, bo wszystkie religie to faryzeusze. Tak jak kiedyś w pierwszym wieku historia się powtarza, no i nie wódź nas na niepokuszenie, tu nikogo nie wodzi Chrystus, tylko nasz grzech, nasza pożądliwość. Mamy panować nad swoim grzechem. Nie będę spał w ogóle. Tam nie ma wyłącz nawet, że ja nie mogę wyłączyć. Dziwne, nie? Mhm. Takie mają kody, wszystko. No. Także jest czas Sodomy Gomory, czas aniołów i demonów. Czas synów bożych, Rzymian 8:19, zrodzonych z prawdy Chrystusa i czas synów diabelskich. Słowo Boże wykładamy, bo Ducha Prawdy mamy. Dzieje apostolskie 13:10 jest syn diabelski. I rzekł apostoł Paweł, o pełen wszelkiego oszukaństwa, czyli zakłamany, tak, wszelkiej przewrotności synu diabelskich. Czyli diabeł, ojciec diabeł, ma synów diabła. Syn to już taki jest, no, że może pracować dla niego. Nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, bo szukajcie sprawiedliwości. W Sodomie Gomorze było trzech sprawiedliwych. Nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg króla Izraela. Tu pana diabła też pisali, bo król Izraela wjechał na osioku, ale Rzymian 8:19 mamy synów bożych. Teraz, no jednego syna mamy, Zbyszek Prusinowski, który ma dużo miłości, nikogo nie może zbawić. A chciałby. Sam siebie musi zbawić. Bo stworzenie z tęsknością oczekuje objawienie synów Bożych. Czyli wszyscy należymy do Chrystusa, Ojca. Chrystus jest naszym Ojcem Bogiem i On nas rodzi z Jego prawdy. I teraz mamy pełno fałszywych Chrystusów, dlatego nas jest tylko trzy osoby. I Zbyszek, no. Chciałby wszystkich zbawić, ale 1 Tymoteusza 4:16. Sam siebie tylko można zbawić. Mamy fałszywych Chrystusów, co zwodzą właśnie kłamstwem, jako synowie diabła, faryzeusze. Kto wytrwa do końca, nie będąc świadkiem Jehowy,
tylko w prawdzie dla Chrystusa na wąskiej drodze. No i tutaj te wasze nowe narodzenie, jak się nie narodzicie właśnie z prawdy, no to was zaskoczy właśnie, tak jak Judasza zaskoczyło. Lepiej, jakby się ten człowiek na nowo nie narodził. Bo był przy Chrystusie, ale się nie rodził na nowo. Miał szansę 1 do 12, nie skorzystał. I wybrani. Zwodzicie wybranych. Tak. Nie tylko Bogdan, Urszulka, Zbyszek. Jesteśmy wybrani, a reszta... Jak on Zbyszek, nie? Powiedział, że jest wybrany, a że będzie mnie blokował. No, zamiast się cieszyć, że wybrany z wybrańcem, no to niech robi karierę, ma tysiąc sam wejść i niech sobie opowiada ze swojej bajki. Po części dużo prawdy mówi, duch przez niego, ale z tym panem wyskoczył, że aż głowa mała. Także bez pana nie macie żadnej pouczenia, mądrości i wiedzy. I żaden, jak tylko pan przez was przemawia. A tu jest król i przychodzi z aniołów, żeby mieć aniołów wybranych. I król, który jest królem Izraela, wjechał na osiołku i tu mu się na te tytuły należą. Król Izraela. Syn Boży. Nigdy był synem człowieczym, nie był synem cieśli, synem Józefa, tylko królem Izraela i synem Bożym. I teraz jest naszym ojcem w niebie, bo nas rodził z prawdy. Swoje. Tak, pana trzeba odrzucić. I prawdziwy Izraelita. Gdzie jesteście? Bo Jakub Izrael. Jest wszczepienie, Rzymian 11 rozdział. Bo zaślepia pan. Rzymian 11 rozdział jest wszczepienie w prawdę. Nie w kłamstwo, tylko w prawdę prawdziwych Izraelitów, którego Chrystus zapoczątkował 2000 lat temu. Żeby cała pełnia pogan, czyli psów, na zewnątrz są psy. No psy nie wejdą, ale owce, co zginęły do domu Izraela, wejdą. To jak jesteście wybrani Efezjan 1:4, to słuchajcie prawdy, którą Chrystus przez Bogdana, Urszulkę, Zbyszka chce wam przekazać. Błogosławimy was. Błogosławimy.